Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Paladynie, ponieważ tak naprawdę przed chwilą poinformowano nas, że została utworzona taka tabela, taki Excel powiedzmy, z rekordami Shakesa. Mianowicie chodzi o to, że kto na danej klasie wbije jako pierwszy 300 poziom, 400, 500, kto w ogóle to zrobił, nieważne jaką klasą, kto tam jako pierwszy ukończył najszybciej, nie jako pierwszy, tylko najszybciej ukończył Tornado na przykład na danej klasie i tak dalej, i tak dalej. Rekordów jest tam sporo. Sporo ludzi już je ustanowiło. My natomiast mamy szansę zapisać się tam pod jednym podpunktem, nazwijmy to, mianowicie pod podpunktem ukończenia Tornada jako najszybciej, jako właśnie Paladyn. Wydaje mi się, że w tym momencie jest to tam bodajże po 600 iluś tam dniach, więc jest to no bardzo dużo. Wy jak wiecie sami, ta postać ma lekko ponad rok, więc jest tak naprawdę młoda. No i dzisiaj będziemy skupiać się, żeby to Tornado zamknąć. Jestem jeszcze trochę zaspany, bo niedawno wstałem, także mogę tak wyglądać też, ale to nieistotne. Był dzisiaj inny pomysł na odcinek, było dzisiaj generalnie co innego zaplanowane, mogłoby to raczej być dla Was można powiedzieć nudniejsze, natomiast no bicie rekordu myślę, że jest w porządku. Także w tym momencie mamy 927 Tornado. Oprócz tego, jak sami możecie zobaczyć, nie tutaj, tylko tutaj mamy dużo miejsca w ekwipunku, tutaj praktycznie dwa wolne sloty, nazwijmy to, tutaj tylko jeden itemek za 10 baniek, te epiki ewentualnie będę mógł sprzedać, więc lecimy z tym rekordem. I teraz tak, tak naprawdę nic nas dzisiaj nie interesuje, tylko i wyłącznie to Tornado. Mamy w tym momencie 927, wydaje mi się, że gdy przyciśniemy, to po prostu ten rekord pobijemy. Już dzisiaj będziemy w stanie to Tornado zamknąć. Jako już mam tego miejsca w ekwipunku, nie stracimy dużo golda, więc po prostu lecimy. Zobaczymy, czy nam się to uda. Odcinek może być dość długi, więc dlatego od razu po prostu bez żadnego tam przedłużania lecimy sobie w to tornadko. I teraz tak, jeszcze jedna sprawa. Pamiętamy o challenge'u, nie wiem ile tam brakuje, chyba jakoś 600 subskrypcji, może 630, coś takiego. Więc pamiętamy o challenge'u, żeby wbić do końca roku 10 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że się nam to uda. Jeżeli tak, no to będzie mi bardzo miło. Organizuję dla Was jakiś tam konkursik, więc po prostu zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawiajcie lajka pod tym filmem, dislajka, żeby to też szło jakoś tam bardziej do przodu, powiedzmy. No i lecimy po prostu z tym Tornadem. Tak jak mówię, no statystyki mamy mocne, ja już tutaj o 400 poziomu lecę w golda, więc wydaje mi się, że to Tornado faktycznie będzie do zamknięcia. Nie wiem, czy nam się to uda, mam taką nadzieję, nie? I wydaje mi się, że faktycznie powinniśmy to zrobić po prostu, nie? Że jednak gdy odpowiednio przyciśniemy, to w miarę to pójdzie. No obecnie mamy 936 to Tornado, więc no na pewno troszkę czasu na to zmarnujemy, powiedzmy. No cały odcinek będzie się opierał na tym, ale mam nadzieję, że jakoś, tak jak mówię, w miarę to szybko pójdzie, jakoś popadają ci nasi przeciwnicy nieszczęśni i uda nam się pokonać, pobić w zasadzie ten rekord, czyli to Tornado na Paladynie zamknąć. Na pewno za chwilę ktoś to pobije, więc jakby z tym nie ma tam... Nie ma co dyskutować, no bo teraz każdy serwer idzie jeszcze szybciej. W37 to jeszcze był ten etap, gdzie to wcale tak szybko nie szło. No ale jednak no po prawie dwóch latach pokonać Tornado, a tutaj po roku, no to jednak jest to różnica i na jakiś czas przynajmniej tam się zapiszemy. Link do tej tabeli dostaniecie, o ile nie zapomnę, w przypiętym komentarzu. Jeżeli bym zapomniał, to oczywiście mi przypomnijcie, to tam wstawię i będzie każdy sobie mógł zobaczyć, kto tam jako pierwszy, kto nie jako pierwszy, tylko kto najszybciej dokonał jakichś tam nazwijmy to ustanowił bardziej jakieś tam rekordy na jakichś tam klasach i tak dalej. Tam z tego co kojarzę jest też kto pierwszy pobił chyba 10 w 13 piętrze w mroku, coś takiego. Tam dokładnie tego nie przeglądałem, ale mniej więcej tak to wygląda. Dobra, no lecimy dalej, mamy już 941 to Tornadko, więc jakoś to idzie, nie? Jakoś to idzie. Miał być dzisiaj odcinek generalnie, powiedzmy, inny, już tam odkładałem, zresztą mówiłem wam to chyba w poniedziałek czy tam we wtorek, odkładałem już golda, żeby sobie nagrać odcinek z Berserka, gdzie tam ładujemy te 10 miliardów golda w statystyki. Okej, wbiliśmy level, 10 miliardów golda w statystyki i tak dalej, ale no stwierdziłem, że skoro pojawiło się coś takiego, to fajnie będzie to Tornado przycisnąć, zwłaszcza że mamy miejsce i fajnie będzie po prostu polecieć sobie z tym Tornadem, zapisać się tam chociaż na chwilę w tym Excelu. No i co? No Excel powstał generalnie dzięki community na Discordzie Shakesa. Jeżeli ktoś tam jeszcze nie jest, to może sobie wbić Discord. Ten jest już tak naprawdę oficjalnym Discordem właśnie Shakesa, tak jak mówię. Dlatego, że nawet jak wejdziemy sobie tutaj, to jak sami widzicie, mamy dokładnie tu odnośnik do tej, to się nazywa tawerna Shakesowa.
W sensie, no taką ma nazwę ten Discord. No i tam jest bardzo dużo ludzi, więc generalnie też sobie możecie wbić. I co więcej, i tak naprawdę, tak jak mówię, no powstał, nie wiem czy te statystyki są ok, dlatego że, no tak jak mówię, zakładam, że nie wszyscy tam są na tej tawernie, nie wszystkie osoby, które by faktycznie te rekordy mogły pobić i tak dalej, natomiast no wiecie jak to wygląda. Kto tam jest, no to zbierają dane i wpisują i tak dalej. Widziałem, że jeszcze nie ma tam Paladyna, 400 poziom, kto wbił pierwszy. Napisałem, ile ja tam wbiłem, mi to zajęło, obliczyłem sobie 277 dni, ale podejrzewam, że ten rekord nie jest najlepszy. Ja się po prostu tam napisałem zapytać, bo po prostu nie był wcale wpisany żaden Paladyn, który wbił ten 400 poziom po jakimś tam czasie. Natomiast no już nawet na W40, przepraszam, mamy Paladyna, który tam już ma chyba 397 albo 398 level po pół roku, więc no tak naprawdę już po chwili sobie wbije ten 400, no ale mniejsza z tym, no wiadomo, teraz te serwery, a kiedyś no to jest niebo a ziemia i te rekordy na pewno z każdym serwerem będzie można łatwiej bić, chociażby nawet teraz na takim W45, gdzie ze startem były czarne gemy i o wiele szybciej ten level szedł i szybciej się to wszystko rozwijało, nie? Więc no gra zmierza w tym kierunku, żeby gra jakby pomaga, powiedzmy, w tym sensie w biciu tych rekordów każdą klasą i tak dalej, nie? No ale okej, lecimy dalej. Mamy już 954 tornado. Jeszcze 3 tornadka i zbijemy już 30. Zostanie tam, nam tam ponad 40 jeszcze. No i zamkniemy. Nie wiem, czy się to uda, powiem wam szczerze, nie mam kompletnie zielonego pojęcia, czy faktycznie pokonamy, którą mamy minutę, 6 dopiero, okej, no to mamy jeszcze sporo czasu, wiadomo, że też nie będę tu klikał nie wiadomo ile, no ale tak jak mówię, no fajnie byłoby to tornadko zamknąć, powiedzmy, że jeszcze do następnego jakiegoś bloka, jak tego pokonamy i sobie tam oczyszczę trochę ekwipunek, zobaczę, czy coś mi do wiedźmy poleciało i tak dalej, no tam było 12 milionów, szkoda, że to nie padło, o właśnie, ja mam przecież jeszcze troszeczkę golda, no to fajnie by to było, miałem zbierać, ale skoro robimy coś takiego, no to fajnie by to było sobie po prostu wsadzić w statystyki, więc przytrzymajmy, niech tego HP nam dojdzie, zawsze to wiadomo pomoże, chociaż delikatnie, okej. No i mamy już 166 milionów HP, dobra, lecimy dalej. No i co, no była tam bliska próba tego leśnego skorpiona, był tam chyba milion czy coś koło tego. No tak jak mówię, no generalnie tutaj kwestia szczęścia i raczej wszystko jest do zrobienia. To już chyba powtarzam, to już chyba mówię trzeci raz, okej, no sami widzimy, że padł, kolejny padł. Maszyna do zabijania, to jest kolejny wojownik, ale widzimy, że tutaj jakieś bliskie próby, więc powiedzmy, że ją też sobie jeszcze poklikamy, jeszcze zobaczymy jak to pójdzie. Okej, też padła, dokładnie, no i mamy wojownika kolejnego, 102 000 siły już, no więc dużo jakby nie było. No ale chyba on też wydaje mi się, że będzie faktycznie do zrobienia. Taką mam przynajmniej nadzieję, powiedzmy. No i pamiętamy, że ten ostatni przeciwnik w tym tornadzie, no to jest bardzo, bardzo mocny przeciwnik, nie? I tak jeżeli chodzi o to bicie rekordu generalnie tego tornada, no to tak jak mówię, my tak czy siak to zrobimy, nie? Jeżeli by nam się nie udało dzisiaj w odcinku, no to tak czy siak to zrobimy, no bo wiadomo, że to tam generalnie, jeżeli dzisiaj nam się nie uda, no to tam miesiąc jeszcze powiedzmy i ten rekord będzie pobity, ale no wiadomo, później na pewno ten In Your Face W40 też go pobije i tak to będzie po prostu wyglądać. No ale co, tak jak mówię, no spróbujemy, nie? Spróbujemy. Statystyki są, więc chociaż nie, no statystyki mamy mocne w porównaniu do In Your Face'a, więc jeżeli my nie damy rady, no to jemu raczej też jeszcze troszeczkę to zajmie, więc tak jak mówię, no tutaj kwestia tego, żeby to dokładnie udało się, żeby to jakoś potężnie docisnąć i faktycznie może będzie to do zrobienia. No dobra, mamy kolejnego wojownika niestety, przydałaby się jakaś seria tutaj zwiadowców czy tam magów, żeby to jakoś sprawniej poszło, powiedzmy, chociaż kilka pięterek, no ale zobaczymy, no teraz ci wojownicy nas powiedzmy męczą. No, zobaczymy jak to pójdzie dalej. Pokonam jeszcze tego i tak jak mówię, no już pęknie nam to 960, także jeżeli następny to będzie blok, to sobie zrobimy troszeczkę przerwę, miejsce w ekwipunku i będziemy lecieć dalej. Okej, pokonany to jest kto? To sobie jest zwiadowca, to też jest zwiadowca i to jest wojownik. Dobra, więc na razie możemy się wstrzymać. Dzisiaj chcę wiedźma klaty. Troszeczkę tych klat tutaj mamy, więc okej. Tutaj mamy znowu jakąś klatę i tutaj mamy klatę. Dobra, no i trochę już tych, zobaczcie, tych itemków troszkę już mamy, więc dobra, tutaj mamy coś za piątkę, mogę sprzedać, bo to raczej tego miejsca no będziemy dzisiaj chcąc, nie chcąc potrzebować. Dobra, zrobimy to w ten sposób, tutaj wszystko za dyszkę, tutaj jakiś epik też za dyszkę, to możemy, poczekajcie, czy ja mam dzisiaj już rozmontowane wszystko? Nie, jeszcze będę musiał wrzucić do kibla jedną rzecz, więc jedno rozmontowanie sobie zostawię.
I teraz tak, to sobie zrobimy tu, tutaj otworzymy tam skrzynkę, no i tak, buciki są za dyszkę, to jest za 7,5, to jak najbardziej może być, to jest za dyszkę może być, te epiki na razie zostawiamy, tutaj jest za dyszkę i to jest za 6. Dobra, no to za 6 sprzedamy, normalnie bym tego nie robił, no ale sprzedamy, tutaj sobie zostawimy tak i te budziki sobie możemy przenieść tu, żeby już było na końcu i dobra, wydaje mi się, że wszystko jest ok. Tak jak mówię, coś mi się wydaje, że oświetlenie jest słabe na kamerce, jak tak teraz patrzę, no ale dobra, to nieważne, wszystko nagrywa, bo nie chcę, wiecie, nie chcę stracić takiego fajnego filmu. No i dobra, mamy troszeczkę tutaj też golda zebranego ze sprzedaży tych klat, więc okej, lecimy do przodu. No i co? I tak naprawdę lecimy dalej. Mamy teraz kolejnego wojownika, 962 Tornado. No liczymy, że on też padnie w miarę szybko. No też wiadomo, trochę expa nam to da. Troszeczkę leveli wbijemy, więc też na pewno na plus. Co prawda nie zrobiłem awki, a powinienem, bo wiedziałem, że tak naprawdę no przynajmniej jeden level wbije. Aczkolwiek tej awki nie robiłem, no już mniejsza z tym. I tak idę na golda, więc im wyższy level, tym tego golda więcej, także już pal licho z tym, tą troską o każdego expa, chociaż powinienem to zrobić, ale no tak jak mówię, nie zrobiłem, chyba że to zrobimy teraz na odcinku, ale chyba nie ma sensu, bo ten odcinek wydaje mi się, że i tak troszeczkę będzie trwał, no już tutaj mamy 11 minutę, a dopiero delikatnie ponad 30 tornadek zrobiliśmy, jeszcze nam zostało 38 i wiadomo, że im dalej, tym to będzie wolniej szło, no ale zobaczymy, no nie wiem jak to tam wygląda końcówka tego tornada, nie mam pojęcia, może się jakoś tam trafi, żeby, okej, pokonany, może się jakoś trafi, żeby to, żeby ci przeciwnicy byli miększi, chociaż tak z 10, no to wiadomo, że ich za kilka grzybków pokonamy, no a teraz jak sami widzicie, co chwilka jakiś mocny wojownik, no tak jak mówię, 102 tysiące siły, no to już jest naprawdę sporo. No ale dobra, próbujemy tutaj coś pocisnąć. Na pewno broń muszę zmienić, generalnie w ten epik, co będzie teraz, tak naprawdę od jutra, muszę troszeczkę podziałać tutaj głównie z brońmi, żeby tutaj na tych postaciach sobie pozmieniać, bo wydaje mi się, że to odstaje. Już jakiś czas nie zmieniałem, no bo był ten legendarny loch i tak dalej, i tak dalej. O, teraz ładna seria swoją drogą. Był ten legendarny lock, więc no te itemki były silne, no ale już tutaj jednak mimo wszystko troszkę tych leveli wbiliśmy. Zobaczcie jak to pięknie idzie, teraz fajna była seryjka. No i znowu wojownik, który już ma 104 tysiące siły, więc już znowu mocniejsza, ale okej. No lecimy dalej. Jeszcze 28 pięter i to tornado uda nam się faktycznie to tornado pokonać. Na pewno będzie to fajne, no jeżeli się uda oczywiście. Tak jak mówię, no już nie skupiłem się bardzo na itemkach, na weekendach epickich, na tych itemkach, bo no sporo tych itemów nam leciało z tego legendarnego lochu, co za tym idzie, no te itemy po prostu były mocniejsze aniżeli zwykłe epickie, więc tam jakoś przestałem to sprawdzać, kiedy ostatnio powinienem co zrobić? Zmienić po prostu te itemy, zmienić głównie bronie i tak dalej, bo wiadomo, że te legendarne też miały większe średnie i w ogóle, natomiast no teraz w tym momencie już wydaje mi się, że powinienem to zrobić, nie? Że powinienem to zrobić i wymienić na tym weekendzie epickim, na pewno to pomoże, więc po prostu to zrobimy, nie wiem czy na wszystkich postaciach, ale na większości. No dobra, burza piaskowa, 104 tysiące siły, tak jak już mówiłem, 141 HP tysięcy, więc no bardzo dużo, ale wydaje mi się, że no też jakaś tam szczęśliwa próba z naszej strony i też faktycznie ona będzie do zrobienia, powiedzmy, mam taką ogromną nadzieję. Napiszcie co tam u was słychać, jak tam wam idzie, teraz będzie weekend epicki, natomiast będzie na pewno, no co roku jest, więc podejrzewam, że w tym roku tak samo na święta będzie 4 razy event, także też to na pewno nam pomoże w rozwoju tam wszystkich postaci, nie tylko moich, ale też waszych. No i co, no lecimy powoli do tych 10 tysięcy subskrypcji, to też jest jakby fajne dla mnie, no bo już mamy 10 grudnia dzisiaj. No i tak naprawdę brakuje nam ile? Brakuje nam chyba, tak jak już mówiłem na początku, jakoś 650, 620, 630, coś takiego. W tym momencie tego nie śledzę, więc nie wiem. Natomiast no jest szansa, nie? Jest niewielka szansa, żeby faktycznie to zrobić. No i wydaje mi się, że może faktycznie udałoby się, nie? Może faktycznie by się udało. No ale to już zobaczymy, to zależy od was tak naprawdę, zależy od was, czy będziecie polecać kanał, czy będziecie go subskrybować z dzwoneczkiem i tak dalej, i tak dalej. No zobaczcie, że ta burza piaskowa jest strasznym dla nas blokiem, chyba się tutaj z nią męczymy najdłużej ze wszystkich przeciwników, no a to dopiero, no jeszcze troszkę brakuje, nie, jeszcze troszkę brakuje do zakończenia.
udało się pokonać, okej. Okay. No i teraz mamy zwiadowcę, super, no i teraz znowu wojownik, ale dobra, no poszła. Znowu jakieś tam dwa kroczki do przodu ku zamknięciu właśnie tego tornada. No ale tak jak mówię, no zobaczymy jak to pójdzie dalej. Meduza z Moczar, tak samo potężny przeciwnik, tak samo potężny jak ta burza piaskowa, jeżeli chodzi tutaj o statystyki. No i zobaczymy jak to nam pójdzie. No głupio by było się tak co dwa piętra blokować na jakimś kolejnym wojowniku, więc liczę, że to jakoś pójdzie później znowu sprawniej, chociaż było tam parę takich takich serii, nazwijmy to, że ci przeciwnicy padali dość fajnie, no ale okej, okay, no zobaczymy, tak jak mówię, no w tym momencie no chyba jest, już się powtarzam chyba czwarty raz, no ale mówię, no te statystyki mamy potężne, więc chyba faktycznie jest to do ubicia. Ta broń kurde mnie boli, powiem wam szczerze, mogę sobie nawet tutaj zerknąć, broń mi daje plus 2, no to nie, no w sumie te broni mi nie dają jakąś tam dużo, teraz plus 6, no ale generalnie nie są jakieś tam nie wiadomo jak mocne, okej, okay, już tutaj nam się sporo tego ekwipunku zapełniło, dobra, wracamy i klikamy ją dalej. No to okej, okay, broń może przesadziłem, broń może wcale nie da mi jakoś tam nie wiadomo ile, ale no na pewno troszkę da. Dobra, meduza padła, no i kolejny wojownik tak samo mocny jak i tamci poprzedni. No kurde, niedobrze, że tylu tych wojowników tutaj mamy, nie jest to na pewno bardzo pożądane przez nas, no ale okej, okay, no skoro jest seria wojowników, to może będzie też seria magów i zwiadowców, która pójdzie nam o wiele prościej, zobaczymy jak to wyjdzie oczywiście. No i tak jak mówię, no, jeżeli chodzi o, mówiłem wam też we wtorek, czy tam w odcinku z łowcy, chyba to był wtorek, mówiłem wam też o właśnie tym odcinku z pytankami od widzów, no ale nie wiem, na to wygląda, że chyba go nie nagramy, jutro nie będę miał czasu, więc chyba znowu nie wleci żaden odcinek, natomiast w weekend tak samo raczej nie będę miał czasu, więc też nic nie nagram, no i może to przełożymy na jakiś tam przyszły tydzień, na pewno na Discordzie o tym poinformuję i na pewno te pytanka jakieś tam od was zbiorę, no ale zobaczymy jak to wyjdzie, jest w ogóle też plan, mam też plan, żeby wbić jako pierwsza osoba na jako pierwszy wojownik na W44 setny poziom, żeby to zrobić w ten weekend. Raczej z tego nie nagram, bo tak jak mówię, nie będę miał czasu, ale przysiądę sobie tam kiedyś, powiedzmy w nocy, może z piątku na sobotę czy coś w tym stylu, poprzebieram tam itemki w pachołką, poprzebieram sobie delikatnie broń i tak dalej i tak jak mówię, no mam taki plan, żeby jako właśnie pierwszy ten wojownik wbić ten 400 poziom. Jest to możliwe dlatego, że Pikachu ostatnio mi wysłał swoje lochy, to chyba mówiłem na odcinku z wojownika, natomiast wysłał mi swoje lochy i z tych lochów mam 2,5 miliarda przewagi expa czystego, nie? Jeżeli zrobiłbym te same lochy co on, to bym, tak jak mówię, miał około 2,5 miliarda expa do przodu, no a to już by mnie znacznie zbliżyło do tego 400 poziomu. Więc tak jak mówię, no jest to dość, powiedzmy, fajna by to była sprawa na tak mocnym serwerze jako pierwsza osoba wbić ten 400, jako wojownik oczywiście, no i będę się starał to zrobić ten weekend, zobaczymy czy to się uda, to jakby wszystko jest do sprawdzenia. Ale tak jak mówię, no jeżeli wymienię bronię pachołką, jeżeli tam coś generalnie podziałam, no to faktycznie może i będzie to do zrobienia, nie? Zobaczymy jak z tym wyjdzie, no bo jednak tam jest kilka lochów takich, można powiedzieć, możliwych do zrobienia, no i tak naprawdę, no co, no zmiana broni i tak dalej, faktycznie powinno coś nam to dać i powinno to pójść. Dobra, kolejnych tam kilka padło, no i mamy niestety kolejnego wojownika, jeszcze mocniejszego, bo ten ma 105 tysięcy siły, no ale dobra, no jak widzimy, powoli, małymi kroczkami, już 18 minuta, kurde, no przecież ten odcinek będzie miał chyba 40 minut, no ale dobra, no klikamy, 22 piętra nam zostały, tylko 22 piętra, więc już jesteśmy bliżej niż dalej, nie, jakby nie było, jesteśmy bliżej niż dalej, już zrobiliśmy większość, więc no teraz fajnie by to było jakoś, żeby to jakoś przyspieszyło, powiedzmy. No ale ciężko, ciężko jak widzicie na te bloki. Lipa by była dość do 1000 tornada i pokonać tamtego bossa, bo ten boss ma faktycznie większe statystyki z tego co widziałem ostatnio na Berserku, aniżeli właśnie ten tutaj wcześniejszy, aniżeli ci wcześniejsi przeciwnicy, z tym, że z tego co pamiętam to jest chyba zwiadowca, nie jestem pewien, ale z tego co pamiętam to jest chyba zwiadowca, więc nie powinno to być wcale jakoś tam bardzo trudne. No ale zobaczymy, 14 milionów tam była próba, teraz 16, no to jest tak naprawdę jeden hitek, chociaż no nie wiem czy jeden hitek, bo to jest jednak wojownik, więc te obrażenia z naszej strony są dość zredukowane przez to, no ale generalnie no to nie jest wiele, żeby go pokonać, nie, więc no jakby kwestia szczęścia i faktycznie będzie on do zrobienia. 20 minuta już dochodzi, 2 miliony tam były, no nie, czemu on nie mógł paść?
To już byśmy się znowu delikatnie przybliżyli. Okej, no pokonamy jeszcze powiedzmy z dwóch, trzech i znowu sobie tam delikatny porządek w ekwipunku zrobię. Zobaczę jak to tam wygląda, żeby właśnie znowu tam posprzedawać jakieś tańsze itemki i zostawić sobie te drogie i może jakieś klaty będą. Zawsze to nam parę statystyk nam znowu wpadnie. W sumie to nie wiem, czy jak skończymy to tornado, to jeszcze wbijemy level. Chyba wbijemy jeszcze 424, przynajmniej mam takie wrażenie, no więc zobaczymy. Okej, no powiem wam, że już mnie ręka boli od tego klikania. No jest to dość ciężkie, powiedzmy, na tym paladynie, żeby to tornado faktycznie zamknąć. No ale co, no próbujemy, nie? Próbujemy, zobaczymy jak nam to pójdzie. 50 milionów HP mu zostało. Znowu, więc jakaś tam, powiedzmy, znowu bliższa próba. No ale tych 2 milionów to już chyba nic nie pobije. Powiedzmy jeszcze do tych 6000 grzybów, jeżeli się nie uda, no to robimy przerwę, coś tam posprzedajemy i tak dalej i będziemy tu wracać i zrobimy znowu podejście pod tego przeciwnika. No to jest coraz cięższe, jakby tam była jakaś seria takich wojowników, no to by było ciężkie, no kurde, nie wiem, no już mówię to samo, ale tak jak mówię, no żeby dojść do tego tysięcznego przeciwnika, no to będzie na pewno bardzo, bardzo trudne, nie? Ale okej, no został pokonany, jak sami widzicie, już się nawet nie cieszę. Bo jak zobaczyłem, że kolejny to też jest wojownik, to nawet się nie cieszę. No ale dobra, no nieistotne. Wydaje się taki, powiedzmy, miększy aniżeli tamten, że częściej mu zbijamy do low HP, więc może wcale tyle czasu na niego nie będziemy i grzybów przede wszystkim na niego nie będziemy musieli poświęcić, aniżeli na właśnie tamtego przeciwnika, no ale zobaczymy jak to wyjdzie faktycznie w praniu. No fajnie, że powstała taka inicjatywa właśnie ze strony tam założycieli tego Discorda, bo to nie jest, założyciele to nie jest tam administracja, nic z tych rzeczy, założyciele to tam są po prostu gracze Shakesa, którzy generalnie znają się na rzeczy i generalnie no tam bardzo dużo informacji można od nich uzyskać i jakby ten Discord po prostu zebrał bardzo dużo osób, no i dostał takie wsparcie, powiedzmy, Shakesa, że faktycznie stał się oficjalnym Discordem. Jest oczywiście międzynarodowy, są kanały podzielone tam na różne języki i tak dalej, więc jakby o to nie ma problemu z tym, powiedzmy, no ale tak jak mówię, bardzo pomocny, nie? Bardzo pomocny jest ten Discord i tak jak mówię, no fajna inicjatywa, że coś takiego zostało zrobione, powiedzmy, no i może faktycznie jakoś tam niektóre osoby to skusi do tego, żeby właśnie te rekordy bić. A tak jak mówię, no rekord teraz z każdym serwerem tak naprawdę jest prostszy do zrobienia. Wydaje mi się, że no tak jak mówię, no wystarczy się dobrze strzelić na przykład takie W45, gdzie tak jak mówię, no czarne gemy były na starcie i już mamy tak naprawdę start o wiele prostszy, aniżeli inni mieli. Nie wiem, W44 chyba startowało razem z legendarnym lochem, więc tak samo można było ten loch robić i też tam dużo golda zyskiwać, itemki i tak dalej, po prostu tak samo ten start był o wiele prostszy na tym W44, więc no tak jak mówię, dobrze się wstrzelić i będzie to na pewno bardzo łatwe do pobicia, wszelkie rekordy, no ale zobaczymy jak to tam wyjdzie. No teraz znowu zobaczcie, z tym zającem męczymy się tyle samo co z tamtym. No dobra, zrobimy sobie przerwę, tutaj nie ma żadnych klat niestety, tutaj też nie, tutaj jest jedna klata, no ale dobra, zobaczmy ile to w ogóle kosztuje, czy coś mamy do sprzedania, czy też nie. Tu za dyszkę, tu za piątkę i tu za czwórkę. Sprzedaj się. Tutaj sobie jeszcze wejdziemy, cyk. No i co? Tutaj mamy coś za czwórkę, tu dyszka. Tutaj buciki za dyszkę. Okej, no to możemy to przenieść. Sorry, że to robię w ogóle tak na odcinku i może to nie być jakoś bardzo ciekawe, ale chcę sobie chwilę odpocząć od klikania, bo mówiąc szczerze, no jest to dość męczące. Dobra, więc tak, teraz robimy to tu. To za piątkę możemy dać. Coś nam w ogóle tutaj doszło do ekwipunku? Chyba nie, chyba już ten ekwipunek był praktycznie zawalony oprócz tego jednego miejsca. Dobra, no mamy 76 milionów, znowu sobie damy troszeczkę golda tutaj w HP, no i lecimy dalej. Potwornie kto? Morderczy zając. No ciężka z nim jest przeprawa, bardzo ciężka. No już jak widzicie tutaj ci przeciwnicy zbliżają się do 500 levela powolutku.
No ale tak jak mówię, no pokonać go, no jest ciężko, nie? Nie mam pomysłu, co mogłem zrobić, żeby jakoś tam się wzmocnić, powiedzmy, żeby faktycznie to jakoś, nazwijmy to, łatwiej poszło, no ale no nie ma co się wzmacniać, no tutaj trzeba klikać, trzeba liczyć na szczęśliwą próbę bardzo i w końcu go pokonać, nie? Zresztą widać, że jak poklikamy tych wojowników dłużej, to faktycznie, no dokładnie, to faktycznie padnie. Okej, okay, teraz mamy Hydrę. Hydra, co ciekawe, to też jest wojownik. 105,5 tysiąca siły, 143,5 tysiąca HP. Kolejny i jeszcze jeden level wyżej aniżeli tamten. Kolejna bardzo, ale to bardzo mocna. Kolejny bardzo, ale to bardzo mocny przeciwnik. Chciałem powiedzieć mocno, no bo w sumie Hydra, no ale mniejsza z tym. No coraz ciężej, nie? Coraz ciężej. W sumie mógłbym sobie ogarnąć gdzieś tutaj na drugim monitorze listę, żeby widzieć, jak tam to się pod koniec właśnie tego tornada układa, powiedzmy, żeby wiedzieć mniej więcej, jakich przeciwników jeszcze należy oczekiwać. No ale dobra, no zobaczymy, jak to pójdzie dalej. No najwyższy odcinek będzie miał godzinę, no co wam mogę powiedzieć. Mamy 25 minutę, jest 980 tornado. No idzie to coraz bardziej topornie, więc no chyba troszeczkę ten odcinek będzie miał, ale okej. Napiszcie mi w komentarzu w ogóle, na jakim serwerze gracie, jaki macie level, to też mnie w sumie ciekawi, ja te komentarze zawsze czytam, zresztą chyba kto komentuje, ten wie, bo zawsze tam serduszko zostawiam, jeżeli komentarz jest oczywiście napisany z sensem i tak dalej, to zawsze serduszko zostawiam, bo jeżeli ktoś tam napisze jakieś głupoty totalne, to po prostu olewam. Niestety czytam też, no ale olewa mnie daje tam poznać, że przeczytałem, nazwijmy to. Także możecie napisać, bo w sumie mnie ciekawi, ile mam, jak moi widzowie wyglądają, jeżeli chodzi o konta, nie? W tym sensie, czy jest więcej takich late game'owych, nazwijmy to 400+, czy jest więcej takich po prostu mniejszych leveli, tam około okolice, nie wiem, 150, 100, 150 i tak dalej, o to mi chodzi. Zakładam, że ta druga opcja, ale wiadomo, no też na pewno jacyś się znajdą, którzy faktycznie będą ten level mieli wysoki, nie? Jest też w ogóle jakieś tam plan, nazwijmy to, już od dawna, ale coś tam, powiedzmy, jest, żeby sobie zrobić jakieś tam streamki. Streamki raczej nie byłyby jakieś tam, nazwijmy to, pościgi, wybuchy i tak dalej, bo po prostu ja generalnie, jak coś fajnego się dzieje na koncie i tak dalej, mam okazję coś zrobić fajnego, no to raczej się staram, żeby to było na odcinku i żeby po prostu wrzucić odcinek z tego, ale takie odcineczki, gdzie ogarniam sobie konta w Shakesie i przy okazji gadam z czatem, to tak naprawdę według mnie najbardziej takie fajne, żeby się zbliżyć, nie? Żeby się zbliżyć z widzami, z czatem i tak dalej, kolejny wojownik, no nie, żeby się zbliżyć z widzami, zbliżyć się bardziej z czatem i tak dalej, to wydaje mi się, że takie live'y są właśnie spoko, tutaj sobie w tle klikać coś tam w Shakesa, a generalnie gadać z wami. No jest taki plan już od dawna, ale jakoś nie mogę się do tego zebrać, może jakoś tam niedługo faktycznie to zrobię. No jak sami widzicie, już teraz i tak nagrywam OBS-em, więc to tak naprawdę równie dobrze mogę odpalić streama i wyjdzie to samo, będzie tak naprawdę tak samo to wyglądało. No ale zobaczymy jak to wyjdzie, no i po prostu zobaczymy. To mogę powiedzieć, no zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać, jeżeli chodzi o te streamy. Myślałem też, czy na YouTubie, czy na Twitchu, jednak generalnie chyba skłaniam się bardziej ku YouTube'owi, dlatego że na Twitchu mało będzie bardzo osób, nie? Na YouTubie no to jednak jest te prawie 10 tysięcy już subów, zobaczycie powiadomienie, więcej osób bije i tak dalej, a na Twitchu no podejrzewam, że będzie tam z 20 widzów, jak nie mniej. Więc myślę, żeby na YouTubie albo potem się jakoś tam, powiedzmy, płynnie przenieść na Twitcha, to też jest na pewno jakiś tam pomysł, no ale zobaczymy jak to faktycznie nam tutaj wyjdzie, jeżeli chodzi o te streamy i w ogóle o ile one będą. Na Twitchu mi się na pewno bardziej by podobała streamerka, nazwijmy to, ale no tak jak mówię, na tym YouTubie na pewno też będzie więcej osób, będzie ten czat bardziej żywy i tak dalej, i tak dalej. Też słyszałem w ogóle, że jak się streamuje na tym samym kanale, na którym się nagrywa, to YouTube ucina zasięgi, jeżeli chodzi o filmy, po prostu takie zwykłe, więc no to też nie wiem, nie? To też nie wiem, jak to faktycznie wygląda i też nie wiem, może faktycznie tak jest, wtedy bym musiał zrobić, wtedy bym musiał po prostu streamować na Twitchu, ale to bym się musiał dowiedzieć tam kogoś, kto bardziej jest, nazwijmy to, obeznany w tym temacie i bardziej się po prostu będzie mi mógł doradzić, nie? No dobra, mamy za duszami 497 level, 105,5 tysiąca siły, tak samo jak poprzedni, 143,5 HP, 981 piętro,
No jest bardzo dużo wojowników, nie? Chyba trzeci albo czwarty z rzędu już w tym momencie, więc wydaje mi się, że no to jest dobra droga do tego, żeby kolejnych kilku przeciwników to były inne klasy. Przynajmniej mam taką nadzieję, no ale zobaczymy, jak to faktycznie wyjdzie. Kurde, ale to jest ciężkie, nie? Ja myślałem, że ten In Your Face W40 na pewno zrobi to tornado szybciej, ale myślałem, że on już tam się będzie zbliżał do zamykania, a to wcale nie jest takie proste. Zobaczcie, że my mamy potężne statystyki, 46 tysięcy siły, 36 tysięcy HP, a i tak nie jest to wcale takie proste. No ale okej, no zobaczymy, no kurde... Dziwnie ten odcinek wygląda, dziwnie się czuję robiąc coś takiego, no ale mniejsza z tym. Okej, teraz był mag, no i kolejny wojownik, no nie. I to znowu te same statystyki, czyli ci wojownicy po prostu już tutaj na tym etapie tacy są, no. No nie ma co ukrywać. 983, jeszcze 17, odcinek już dobija 30 minut, więc no bardzo dużo, no ale okej, zobaczymy... No kurde, jakby paru tych wojowników padło szybciej, żebym nie musiał na każdego poświęcać 5 minut, to by było na pewno o wiele łatwiej, no ale sami widzicie, jak to po prostu wygląda. No dobra, no klikamy. Co ja będę wam mówił, sami widzicie. Ciekaw jestem, ile osób w ogóle ogląda w tym momencie, już po pół godziny, czy po prostu sobie przewiniecie na koniec i zobaczycie, czy się udało, czy się nie udało. No ale dobra, tak jak mówię, zobaczymy. No klikamy do momentu, dopóki nie skończymy. O, zobaczcie, jakaś tam była, teraz znowu wojownik, coś tam się zacięło, ale parę pięterek poszło za darmo praktycznie, więc dobra, coś się zadziało powiedzmy. Ciekaw jestem, ile osób dotrwało do tego momentu. Możecie napisać, czy po prostu większość osób sobie przewina na koniec, żeby zobaczyć, czy nam się udało już dzisiaj to tornado zamknąć. Tak jak mówię, no klikamy albo do momentu zamknięcia tego, albo do momentu, aż nam się grzyby, tam będzie końcówka grzybów. Jak nam się skończą, no to po prostu trudno, nie uda się, zrobimy kolejne podejście za jakiś czas i wtedy no to już na pewno to wyjdzie. Natomiast no, oczywiście to jeżeli by nam dzisiaj się nie udało. Lekko mam w ogóle chrypę. Tak jak mówię, no nie jestem taki jeszcze do końca, nazwijmy to, ogarnięty, no bo niedawno wstałem, jakby nie było. No ale wydaje mi się, że i tak będzie wam się to przyjemnie oglądać. Dobra, no klikamy tą wróżkę. Myślałem, że to mag jest, ale no niestety mieliśmy przerwę chyba tam dwóch przeciwników, nie wojowników, no a teraz znowu to samo. Dobra, wiecie co, może sobie zrobimy my też przerwę delikatną, może tutaj sobie zrobimy tak i generalnie sprawdzimy. Ta broń jest za dyszkę, więc jej nie ruszamy. Tu jest dyszka, tu jest ósemka, no ale niech to będzie. Poprzenosimy sobie standardowo na koniec, cyk. No miejsca mamy tyle, że już chyba nawet nie musimy nic sprzedawać, tak mi się wydaje. Bo i tak nawet jakby nam wszyscy przeciwnicy dali jakiś ten przedmiot, poczekajcie, ile tutaj jest, tutaj jest 10 w ogóle, czyli tu mamy 9, tutaj mamy 4, to jest 13, no dokładnie, wystarczy, że nam, tutaj nie mam nic, czyli jeżeli nam jeden przeciwnik chociaż nie da żadnego itemku, no to już nam wystarczy, zapełnimy co prawda cały ekwipunek, ale już nie będziemy musieli nic sprzedawać, więc to też jest na pewno spoko. No to jest właśnie plus tego, coś takiego mogę zrobić tutaj na Paladynie, gdzie nie zrobiłem tego na Berserku, bo na Berserku nie mam rozwiniętego skarbca na maksa, więc tam po prostu no to miejsce to też było dość duże ograniczenie. No a wiadomo, że nie chcemy sprzedawać sobie itemków z właśnie 10-milionowych, wartych 10 milionów, no bo wiadomo, że jak damy to wieźmie, no to będą dwie statystyki. A jak sprzedamy tego, no to będzie tylko jedna statystyka, więc tak to po prostu wygląda. Dobra, no już tutaj mamy 498 level tego wojownika, no padaj kurde, zobaczcie jak to wygląda, no na wojownika tracimy, nie wiem, po 300 grzybów, jak nie więcej, po 400, a na takiego maga albo zwiadowcę, który też jest silny, jakby nie było, tracimy dosłownie kilka grzybów, więc no też to jest na pewno ciekawa sprawa, no ale cóż, no tak to niestety wygląda. 33 minuta odcinka, ciekawe ile będzie ważył, ciekawe ile, jak to w ogóle będzie tam wyglądać. Generalnie powiem wam tak, ostatni odcinek, który nagrywałem w tym, nazwijmy to, w tym typie, to było klikanie Smokiego na S38, na które wydałem chyba z 3000 grzybów, coś takiego, tam w ogóle była bliska próba swoją drogą, nawet nie komentuję, bo aż oczy krwawią, widząc coś takiego, że tyle się z nią męczymy, a tu nagle jakieś 2 miliony wyskoczą. Tak jak mówię, no ostatni odcinek właśnie to było tego typu, gdzie klikaliśmy tego Smokiego, tam chyba na niego wydaliśmy 3000 grzybów, jak nie lepiej, i generalnie odcinek chyba trwał 50 minut czy coś takiego. To były w ogóle dawne czasy, jeszcze tam o wiele mniejsze wyświetlenia robiłem i tak dalej.
No ale w każdym razie to jest właśnie coś tego typu. No ale bicie rekordu, spoko sprawa, nie? Wydaje mi się, że fajna sprawa. Fajnie, że ktoś w ogóle się podjął tego, fajnie, że ktoś zebrał takie informacje do kupy i zrobił po prostu taką tabelkę. No na pewno to fajnie nawet dla zwykłych graczy, którzy tam jakby nie mają aspiracji na bicie jakichś rekordów i tak dalej. To fajnie, żeby sobie po prostu zajrzeć do tego i obejrzeć, nie? Kto tam jako pierwszy, nie jako pierwszy, ciągle mi się to myli, kto tam pobił jakiś rekord. No i wiadomo, że chociażby nowe klasy, jak będą wchodzić, no to też wiadomo, że też ludzie może będą, niektórzy lecieć po to, żeby jako pierwsza ta nowa klasa wbić ten, nazwijmy to 300 poziom, potem 400 i tak dalej, nie? Więc no mówię, teraz na przykład tam nie ma druida wpisanego, nie wiem kto jako druidem jako pierwszy bił 300 poziom, na pewno ktoś na serwerze niemieckim, tylko właśnie problem jest taki, że nie wiem kto, nie wiem czy nie Zerafim, coś takiego, na pewno nie ja, bo ja nawet nie miałem 300, no ktoś tam przed nami miał w ogóle 300 na serwerze jako druid, więc na pewno to nie byłem ja. Oczywiście z tego co kojarzę, no ale jednak mimo wszystko na przykład tego też tam nie ma uzupełnionego, tak jak mówię, no paladyna nie ma uzupełnionego i tak dalej, więc no jeszcze wszystkie informacje nie mają, ale też dużo mają, nie, więc tak jak mówię, no jeżeli zapomnę tego wam wstawić tam w przypiętym komentarzu, no to po prostu sobie przypomnijcie mi, niech ktoś napisze komentarz, to ja tam od razu zedytuję i to wstawię. Dobra, no powiem wam, że męczarnia jest straszna z tą wróżką, już tutaj no wydaliśmy chyba rekord, jeżeli chodzi o jednego przeciwnika w tym tornadzie, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Chyba nie wydaliśmy na żadnego innego tyle co na nią. Co prawda było parę bliskich prób, no ale cóż, no nie wyszło to. No ale dobra, no ciśniemy, no mamy jeszcze 4,5 tysiąca grzybów, z 500 sobie pewnie zostawię, więc mamy jeszcze 4 do wydania. Mamy też jeszcze 14 tornad do zrobienia. Czy się to uda w 4000 grzybów? Nie wiem, zobaczymy jak to faktycznie wyjdzie, no ale... Ciężkie to jest. No ale myślę, że fajny kontencik, nie? Fajny kontencik, mam taką nadzieję, przynajmniej już jest w ogóle 12. Właśnie jak zresztą mogliście usłyszeć, wybiła. Także już tutaj siedzę od ponad pół godziny i od prawie 40 minut tak naprawdę i próbuję zabić jakiegoś potworka w grze komputerowej, zamiast się zająć tym, czym powinienem. No ale skoro już zaczęliśmy, no to będę chciał to dokończyć. Okej, okay, no kurczę, żeby to padło, no już wiecie, jak padnie chociaż jeden ten przeciwnik, to już jest takie, o dobra, mamy kolejnego, jak już męczymy się z jednym ogrom czasu, no to już jest bardzo, bardzo takie, nazwijmy to, dołujące, no ale dobra, no zobaczymy jak to faktycznie będzie wyglądać dalej. Jest w ogóle jeszcze pomysł, to wam w sumie mogę powiedzieć, nie wiem, dostanę pewnie odpowiedź jakoś dzisiaj. O dobra, padł, udało się, okej. Dostanę pewnie odpowiedź jakoś dzisiaj. Jest pewien pomysł, żeby troszeczkę mi zmienić awatar, w sensie to już mi zrobił grafik, tylko nie wiem, czy to zostanie przez twórców zaakceptowane. Mianowicie, jak sami widzicie, jak tutaj wejdziemy na ten awatar, to już zresztą chyba mówiłem na odcinku z niego, to tutaj jak widzicie strasznie mam tutaj te plecy, to wygląda jakbym miał takiego garba i generalnie ta twarz jest tak bardzo w lewo przesunięta, nie? To jest spoko z tego względu, że po prostu spoko jest z tego względu, że maska bardzo fajnie na druidzie pasuje i nawet nie wiem, czy nie zrobili tego pod kątem właśnie druida i tej maski, natomiast no ja tutaj zrobiłem coś takiego, żeby to delikatnie w prawo przesunąć i to mi grafik zrobił i generalnie zrobił coś takiego, że w ogóle nie widać zmiany na tle, ani nic i po prostu ten awatar jest delikatnie w prawo, tak aby tutaj ta twarz była bardziej w środku, nie? Bo na przykład jak możecie zauważyć teraz, jak sobie weźmiemy złotą ramkę, no to zobaczcie, no tak średnio to wygląda, tutaj ucho przycięte, tutaj normalnie widoczne, a jak to będzie tak bardziej na środku, chociaż delikatnie, no to już to będzie jakoś bardziej symetrycznie i tak dalej, więc tak jak mówię, no podesłałem i czekam, pewnie dzisiaj się dowiem, czy faktycznie zostanie to zaakceptowane, czy jednak nie, to wam tam na pewno dam znać, może w kolejnym odcinku, no ale zobaczymy, nie, zobaczymy, może się uda. Zobaczcie, poszła jakaś seryjka, poszło parę przeciwników, 990 tornado, jeszcze 10 nas dzieli od tego, żeby faktycznie to tornado zamknąć, 4300 grzybów, no robimy to, nie, musimy to zrobić, mam przynajmniej taką nadzieję, że uda nam się to zrobić.
No ale okej, okay, no klikam szybciej niż wcześniej klikałem. To jest 107 już tysięcy siły, 145, 499 level. Także no już tutaj z każdym przeciwnikiem coraz mocniejsi to jest oczywiście logiczne. Coraz mocniejsi są ci przeciwnicy, no ale dobra, no mam nadzieję, że tyle co na wróżkę nie będę już musiał wydać na żadnego przeciwnika z tego tornada. Okej, padł chyba? Czy mi się zbugowało? Nie, padł. Kurde, już się ucieszyłem. Poczekajcie. Tutaj w ogóle zobaczcie ile tych stref mroku, ale dobra, no nie padł, myślałem, że mi się grafika zbugowała, już kolejni lecą, a tutaj niestety cały czas stoimy na tym samym. No ale okej, okay, to jakby nie jest istotne, no próbujemy to zrobić, bijemy rekord. No co, no chyba takiego odcinka nikt wam nie dał, powiedzmy, na YouTubie, przynajmniej polskim. Bo głównie tutaj polski śledzę, ewentualnie tam jakiś niemiecki, więc mam nadzieję, że tego kciuka w górę strzelicie za poświęcenie i za stratę ogromnej ilości czasu, którą naprawdę mam co robić w tym momencie, no ale okej, no zobaczyłem to, zmotywowało mnie normalnie, pewnie dzisiejszy odcinek by miał 10 minut, bo tak jak mówię, no nie było zaplanowane nic tam jakiegoś wybitnego, żadnych wybuchów i tak dalej, no ale mimo wszystko, no skoro powstała taka tabelka, no to fajnie spróbować coś zrobić, no nie wiem, czy to nie jest głupota z mojej strony, bo mogłem sobie na przykład, nie wiem, poczekać do świąt, skorzystać jeszcze z eventu i wtedy to tornado by padło o wiele szybciej, no ale mówię, no im lepszy ten rekord ustanowimy, powiedzmy, tym jakby ciężej będzie osobom kolejnym go pobić, nie? Więc też z takiego założenia delikatnie można powiedzieć, że wychodzę, no i też dlatego chcę to za wszelką cenę po prostu zrobić. 423 level już się zbliża ku końcowi, więc zaraz wbijemy kolejny. Także też spoko, też fajnie, no jakiś tam exp też wleciał, więc jakby git. No nie jest to coś, co bym robił normalnie, żeby wydać tyle na głupie tornado. No ale jeżeli jest jakaś opcja, tak jak mówię, no to czemu by nie, a tak jak mówię, no ponad jeden level już nam wleciał. Kurde, powiem wam, że żadnej bliskiej próby tutaj te trzy duchy nie miały, niestety, no ale i tak, no myślę, że one są do kliknięcia, jakby nie było, tylko no tutaj musi wejść po prostu idealna próba, powiedzmy, i faktycznie będzie to do ubicia. Dobra, poczekajcie, bo my tutaj mamy troszeczkę golda, więc sobie zrobimy znowu porządek, znowu delikatny odpoczynek, tutaj zadyszkę, aha, to jest w ogóle epic, więc też go na razie nie ruszamy, to sobie odłożymy wszystko tutaj, to sobie odłożymy tak samo tutaj, no i dobra, mamy tyle i wiecie co, mogę jeszcze w sumie tutaj wrzucić te itemki, żeby już wszystko mi leciało do tego, nazwijmy to, głównego ekwipunku, bo dlaczego by nie, w ten sposób, cyk, cyk, potem sobie będę tylko musiał sprawdzać, jak będzie wiedźma, te wszystkie zakładki, no i dobra, i lecimy dalej, trzy duchy. Czy uda nam się je pokonać, czy uda nam się przejść dalej? No 10 pięter nam zostało, żeby to tornado faktycznie kliknąć. 41 minuta odcinka, prawie 42. Już nawet nie wiem, co ja mam do was mówić, nie? Po prostu siedzę i klikam, nie mam pojęcia, jakie tematy mam zaczynać, bo już chyba wszystko, co miałem wam powiedzieć, no to powiedziałem. No i co, no, pamiętajcie o zostawieniu suba, to jeszcze taki przerywniczek lajka, bądź też dislajka, obojętnie. Skomentujcie filmik, czy takie coś wam się podoba, takie bicie rekordu. Nie mam chyba szans na żaden inny rekord w tym momencie. Nie mam chyba szans oprócz właśnie tego tornada na nic innego, więc jakby robię to, co mogę, nie? Robię to, co jakoś tam jestem w stanie zrobić. No bo jednak zobaczcie, jaka to jest przepaść, że teraz minęły tak naprawdę, powiedzmy, minęło 370 dni od wyjścia W37 i my już tak naprawdę jesteśmy w stanie to tornado zamknąć, a na W27, czyli na tym serwerze, na którym Paladyn wychodził, zajęło to, zresztą też Zerafimowi swoją drogą, zajęło to 600 tam chyba 40 dni, coś takiego, czyli prawie, no nie tak prawie, ale powiedzmy, że dwa razy tyle, nie? Bez mała, więc jednak zobaczcie, jaka to jest przepaść i jak ta gierka teraz z każdym serwerem przyspiesza. No to jest dla mnie to jest wow i dla mnie to jest, powiedzmy, niepojęte, że każdy serwer wygląda teraz tak, że no tak naprawdę kiedyś 300 level się wbijało bardzo, ale to bardzo długo, a teraz się wbija w 2 miesiące, nie? Czy tam nawet krócej. Tak samo twierdza, chyba po 2 miesiącach Zerafim na S42 po 2 miesiącach wbił 20 kopalnię klejnotów i 20 twierdzę, oczywiście wiadomo, że najpierw twierdza, a potem kopalnię, ale no to tak samo, no po 2 miesiącach 20, oczywiście no miał tam dobre kontry, dużo skracał, no tak naprawdę wszystko skracał, co tylko mógł, no ale kwestia tego, że
coś takiego jest w ogóle możliwe, że te eventy, skarby lasu i tak dalej umożliwiają coś takiego, no to samo z siebie wychodzi, nie? Tylko, że czy to jest dobra droga na pewno, czy to jest dobra droga, bo serwery idą szybciej się wbija 400 poziom, szybciej się wbija 450 i co za tym idzie, gra nagle drastycznie zwalnia, gra, co byśmy nie zrobili, no to gra jest jakby wolna. Wiadomo, że teraz doszły te bardzo często eventy 4 razy, bardzo często kalendarz, w sensie no kalendarz co 20 dni nam też daje jeden level, więc to na pewno pomaga w tym late game'ie, no ale jednak no tak jak mówię, no tutaj ten 400 powiedzmy w miarę szybko wbijasz, a nagle się zderzasz na 450 z rzeczywistością, że żadnego lochu nie możesz pchnąć, nawet jak pchniesz to i tak ci dużo nie da, no i twój exp główny to jest tak naprawdę awanturniczość, z której nie leci bardzo dużo, zwłaszcza jeżeli grasz na golda. Więc potem po prostu serwery umierają, nie? Serwery umierają i też bardzo dużo osób od razu pisze, kiedy kolejny serwer, robią to samo, raszują tam jak najwyższy level i znowu kolejny i tak to po prostu się kręci. No ale co zrobić, nie? Co zrobić? No tak to wygląda, no i tego nie zmienimy. Nie wiem, tak jak mówię, czy jest to dobre podejście. Ale widocznie opłaca się twórcom i dlatego coś takiego robią, no bo nie widzę jakby innej przyczyny tego. No ale dobra, no trzy duchy, kolejny nasz ogromny wróg, który nie chce paść. No tak jak mówię, no mam takie marzenie, żeby przynajmniej jeden z tych mocnych wojowników padł za kilka grzybów, żebyśmy mieli takie farta. No ale tutaj jak widać chyba nie będzie to wcale takie możliwe do zrobienia. Co ciekawe, trzy duchy chyba w ogóle ani razu nie mieliśmy tam żadnej próby, przynajmniej z 10 milionów HP, więc to mnie troszeczkę niepokoi, czy one faktycznie są do zrobienia, czy my tutaj staniemy i nie będziemy w stanie ich kliknąć. No ale co mogę zrobić? No raczej będzie ciężko cokolwiek tutaj wskurać, jeżeli o to chodzi, tylko oprócz tego, że po prostu klikamy i próbujemy dalej jakby to w tym tornadzie się przebijać. 45 minut odcinka w tym momencie, więc no już dobijamy godzinkę, bardzo, ale to bardzo dużo, aż bym powiedział, że za dużo. No mamy jeszcze 3000 grzybów do przepalenia, więc no jest to bardzo dużo, no ale w tym tempie powiem wam, że ten odcinek może mieć nawet ponad godzinę. O, tam było 19 milionów swoją drogą. A propos jakiejś bliskiej próby, no to właśnie tak to wyglądało. Kurde, już mi się mieni w oczach, powiem wam szczerze. Mieni mi się w oczach już te obrazki tych przeciwników w tym nieszczęsnym tornadzie. No niedobrze. Jeżeli by nam się to nie udało, to powiem wam, że niedobrze. Bardzo się na to, powiedzmy, napaliłem i bardzo, bardzo byłem za tym, żeby udało nam się faktycznie pokonać to tornado dzisiaj. No ale nie mówmy nie, już tutaj nie pierwszy wojownik, z którym się męczymy od długiego czasu, no a potem prędzej czy później padał, no ale zobaczymy, nie? Zobaczymy jak to z nim tutaj wyjdzie, chociaż powiem wam tak szczerze, nie wiem czy jest sens wydać na niego 3000 grzybów i jeżeli on miałby nie paść, no to lipa, bo tak jak mówię, no tutaj jeżeli chodzi o bliskie próby, no to generalnie praktycznie ich nie ma. A zdaję sobie sprawę, że pokonanie poprzednich wojowników, no o, tam było 7 milionów, okej. Czyli gra mnie przekonuje do tego, żeby klikać dalej. Już mnie, powiem wam, ręka boli, no mógłbym sobie jakieś, nie wiem, jakiegoś klikacza Entera, chociaż to chyba jest nielegalne, ale wiadomo, że no nikt tego nie udowodni, jakby w sensie, no wiecie, kto tam. Chociaż nie wiem, w sumie nawet Maciek chyba robił na odcinkach, pokazywał, że tam jakiś miał jakieś tam makro na Enter, żeby mu samo klikało. Oprócz tego też tutaj dźwięk klawisza wydaje, nie wiem czy to słychać na mikrofonie, czy to tam jakoś przebija, czy też nie, no ale to już akurat jest kwestia drugorzędna. Nie wiem w sumie, musiałbym się dowiedzieć, czy jest coś takiego legalne, że jakby ustawiamy sobie, żeby coś za nas klikało Enter. Chyba, no tak jak mówię, no na pewno to nie jest jakby... No nie wiem jak to powiedzieć, nie będę się wypowiadał, bo nie mam pojęcia, musiałbym się dowiedzieć, ale tak jak mówię, no jeżeli coś, jakiś program za nas klika Enter, no to wiadomo, to raczej nie jest jakieś tam oszustwo, no bo równie dobrze my ten Enter możemy siedzieć i klikać, tak jak ja w tym momencie, no ale to nie wiem, mówię, musiałbym się dowiedzieć, nieistotne, no już wchodzę na jakieś tematy w ogóle, które nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Dlatego, że już po prostu no tracę powoli wiarę w to, żeby faktycznie to tornado zostało pokonane przed nas, a głównie ten 990 przeciwnik. No ale dobra, no klikamy dalej, no co mogę powiedzieć? O kurde, przypadkiem spację nacisnąłem. No i co mogę więcej powiedzieć? No już kończą mi się wątki, które mógłbym wam opowiedzieć. Nic się u mnie ciekawego nie dzieje, więc jakby nie mam wam tak naprawdę za bardzo co opowiadać. Tak naprawdę no co? Praca,
praca, w weekend mam wykładziki, więc tak samo no, na studia. Też sobie chodzę zaoczne, więc no wiadomo, nie chodzę teraz, no bo jest ta sytuacja na świecie. Tak więc no studia się głównie skupiam na, w weekendy się głównie skupiam na studiach, bo mam wykłady. Stąd też często w weekendy nie ma filmów, no bo w teorii mam wolne, ale no tak jak mówię, potrafię mieć wykłady od 8 rano do tam 18, 19. Więc tak naprawdę no, siedzę przy komputerze od rana do wieczora, chcąc nie chcąc, więc no, na tym się skupiam, także no, wygodniej mi jest po prostu na tygodniu nagrywać, no ale mówię, no generalnie tak to w tym momencie wygląda, tak to nic się ciekawego nie dzieje. No i co? Możecie napisać, jak tam przygotowania do świąt wasze, co prawda jest dopiero no, 10 grudnia w sumie, to już tak nazwijmy to, powoli można się przygotowywać. Wiem, że już niektórzy ubierają choinki, więc no jakby ja na przykład to robię zazwyczaj tak później, około 20 grudnia, coś w tym stylu choinkę ubieram, natomiast wiem, że niektórzy już to robią, już to zrobili, więc możecie napisać, jak tam u was przygotowania do świąt. No gadam takie głupoty, bo już totalnie nie mam co, a w sumie sobie poczytam sobie, ja zawsze lubię wieczorem, zanim się położę spać, to sobie na telefonie odpalić komentarze z najnowszego filmu i generalnie po prostu poczytać. Dobra, powiem wam tak, 500 grzybów jeszcze na niego, jeżeli on nie padnie, to kończę odcinek, mamy 50 minut, no jest ciężko, jest bardzo ciężko, jeżeli chodzi o tych przeciwników, rekord tak czy siak pobije, więc jakby w sensie teraz już wiem, że na pewno pobije, bo jakby widząc, jakie mam statystyki, że to nie chce iść, to i na pewno na W40 też in your face tak szybko tego nie zamknie, więc po prostu na rekord pobije, nie jestem jakby, nazwijmy to, zagrożony, no a tutaj no za dużo już i za długo, po prostu nie ma to sensu kompletnie, kamyki mamy wymienione i tak dalej, więc no widocznie już tego nie jesteśmy w stanie przepchnąć, choćby najbardziej idealną próbą. Raz tylko było 7 milionów, generalnie te próby wyglądają w ten sposób, że tam około połowy mu zbijamy, często nawet nie. Więc chyba po prostu no nie przeskoczymy tego, no ale próba jakaś tam jest i na pewno są zadatki, żeby te 10 tornad, wydaje mi się, że jakoś w okolicach świąt jakoś je klikniemy, więc jakby nic straconego, no ale okej, no tak jak mówię, no jeszcze te 500 grzybków sobie przepalimy na to i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Szkoda, nie? Szkoda, bo jednak byłem tak bardziej optymistycznie nastawiony. Wiedziałem, że na to pójdzie dużo grzybów, ale tak liczyłem tam 6 milionów znowu, no niestety. Liczyłem, że jakoś to pójdzie, powiedzmy, sprawniej. No bo jednak, tak jak mówię, no wydawało mi się, że to tornado już jesteśmy w stanie zamknąć, tylko co chwilę nie miałem miejsca w ekwipunku, teraz tego miejsca mam więcej, no ale sami widzicie, jak to wygląda, trudno, nie? Próba jest, odcinek myślę, że fajny, chociaż raczej wątpię, żeby ktoś go obejrzał do tego momentu, albo po prostu sobie przewinął, ale co mogę powiedzieć? Jakoś to tam powiedzmy wygląda. Zadatek dobry jest na kolejny odcinek z Paladyna, gdzie już to tornado na pewno zamkniemy i uda nam się prawdopodobnie zostać wpisanymi do tego spisu, nazwijmy tych rekordów. Taka, powiedzmy, można powiedzieć, księga Guinnessa Shakesowa. Tak jak mówię, no zostaje wam do tego tam link w komentarzu, to sobie obczajicie, tam są też wypisane niki, serwery, gdzie został dany rekord pobity, więc też będzie sobie można samemu obczaić. Tak więc wydaje mi się, że git. No i tyle, nie? Mamy 2800 grzybków, czyli jeszcze 300 na niego. Już mi to tam tak naprawdę lotto, czy będzie ten odcinek miał 50 minut, czy godzinę 10, no bo no sami widzicie, jak to wygląda. No ale co, no chyba niestety trzy duchy to był przeciwnik, który zaprzepaścił naszą szansę w dniu dzisiejszym, bo szansę nadal mamy, ale w dniu dzisiejszym na pokonanie tego rekordu. No dużo grzybów na to poszło, no i zobaczcie, że tam było 14 milionów, teraz była próba, raz była 7, raz była 6, no jakieś tam bliższe próby, powiedzmy, były, no ale mimo wszystko nie jest to wcale jakiś tam padł. Udało się go pokonać, o kurde, no i teraz mamy kolejnego wojownika, nie? No i co my robimy? Czy my dalej będziemy, w ogóle mnie wytrącił z wątku, czy my dalej będziemy próbować pokonać?
145 tysięcy już tutaj HP. Czy my dalej będziemy próbować pokonać tego barbarzyńcę, czy jednak w dalszym ciągu podtrzymujemy, że jeżeli nie padnie w te 200 grzybów, to lecimy, kończymy po prostu? Chyba tak, chyba dalej to podtrzymujemy. No bo jednak sami widzicie, no tutaj jest kolejny wojownik i jest jeszcze mocniejszy od poprzedniego, na którego wydaliśmy chyba z 1000 grzybów, jak nie więcej. Więc no po prostu jest to bardzo, ale to bardzo ciężkie. No jeżeli on by padł i by było tam jakiś, powiedzmy, dwóch, trzech magów zwiadowców, no to jakoś bym tam był bardziej, powiedzmy, optymistycznie nastawiony. No jak sami widzicie, no próby idealnej, bardzo ciężko ją dostać i jest ona możliwa, nawet jeżeli wydaje się, że to nie jest możliwe. No w sumie śmiesznie zabrzmiało, ale tak faktycznie jest. Więc no po prostu nawet i po 1500 grzybów może się okazać, że nagle dany przeciwnik padnie. No ale w tym przypadku chyba nie ma co. Chyba sobie po prostu odpuszczamy. 991 tornado, zostanie nam 9. No i zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to faktycznie wyjdzie. Mamy jeszcze 100 grzybków na niego. Fajnie by było, jakbyśmy go pokonali, nie? W tak krótkim czasie, no to jakoś bym tam, powiedzmy, dalej miał jakieś nadzieje. No ale nie będzie to na pewno tak proste do zrobienia. 60 milionów HP tam widziałem mu zostało, no ale generalnie no, tak samo jak i poprzedni przeciwnik, ponad połowa głównie mu zostaje przeważnie. No i co mogę więcej powiedzieć, no rekord na pewno nie dzisiaj, ale tak jak już zresztą wspominałem, będzie pobity, więc nie ma co się przejmować, nie ma co się martwić, będziemy faktycznie go pobijać, tak jak mówię, obstawiam okolice świąt, może nawet event po świętym, w sensie po evencie na święta, obstawiam, że właśnie uda się go faktycznie tutaj pokonać i w sensie no całe to tornado i ten rekord ustanowić, także jeżeli faktycznie się to uda zrobić, to będziecie po następnym odcinku właśnie z Paladyna mogli mnie obserwować też w tym nazwijmy to zbiorze tych rekordów. Dobra, to by było chyba na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. 55 minut odcinek. Zapewne ludzie nawet wejdą z ciekawości, żeby zobaczyć, dlaczego taki długi. No ale okej, ja Wam chyba dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, pamiętajcie o zostawieniu lajka, bądź też dislajka, wbijajcie na Discorda dla widzów, bo tam, tak jak mówię, niedługo ta tutaj seria, jeżeli chodzi o te pytanka będzie, w sensie seria, to nie będzie seria, tylko pojedynczy odcinek, gdzie faktycznie planuję te pytanka z Discorda zebrać, więc też tam możecie wbić. I tyle, raz jeszcze Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!